Witam wszystkich. Dzisiaj omówię teoretyczne zasady projektowania końcówek mocy na pentodach. Najpierw teoria, potem może trochę praktyki. Tutaj mamy pierwszy wzmacniacz lampowy, który zbudowałem. Zrobiłem mu zdjęcie. To było 20 może lat temu. Zdjęcie też sam wywołałem. Jak widać, jest to zdjęcie zrobione na papierze barytowym. Końcowy wzmacniacz transformatorowy jest wzmacniaczem mocy. Jego zadaniem jest zwiększenie mocy do takiej wartości, by pozwoliła na wysterowanie głośnika. Elementem aktywnym może być tutaj trioda, chociaż to nie jest trioda mocy, ale to jest trioda albo pentoda. Na przykład taka. Zajmiemy się tutaj tylko pentodą pracującą w stopniu pojedynczym w klasie A, bo zjawiska, które występują w triodach, to są troszeczkę inne niż opisane przeze mnie. Będę omawiał sposób doboru transformatora wyjściowego z kilku punktów widzenia, ale efekt końcowy pozostanie niezmienny. Tutaj trzeba powiedzieć, że z doświadczeń na przestrzeni lat wynika, że w odbiorniku otrzyma się największą i najmniej zniekształconą moc wtedy, gdy opór odbiornika RA będzie równy dwukrotnemu oporowi wewnętrznemu triody. Nie mam triody mocy w tej chwili, żeby pokazać. Albo 1/10 do 1/8 oporu wewnętrznego pentody lub tetrody strumieniowej. Oczywiście tej praktyki podważać nie będziemy i przyjmiemy ją za fakt oczywisty. Doświadczenie to podpowiada, że aby uzyskać lampowy stopień końcowy, należy użyć transformatora wyjściowego. Na przykład to jest transformator wyjściowy, który umożliwi dopasowanie oporu po tej stronie, czyli oporu wewnętrznego lampy, do oporu obciążenia, czyli głośnika. Rozważymy teraz nieco teorii. Jeżeli na uzwojeniu wtórnym U2 będzie napięcie 15 V, a natężenie prądu wyniesie około 0,08 A, czyli 80 mA, to rezystancja tego odbiornika wyniesie w okolicach 187 ohmów. Dlaczego? Ano można zastosować wzór Ohma, prawo Ohma, z którego wynika, że rezystancja obciążenia to jest napięcie na odbiorniku, czyli U2, podzielone przez prąd płynący w tym obwodzie. Przyjmijmy, że w naszym przykładzie przekładnia obniżająca transformatora to 1/5, inaczej 0,2. To napięcie U1 oraz prąd płynący w tym obwodzie, czyli w uzwojeniu pierwotnym, wyniosą ze wzoru tau U2 do U1, czyli napięcie po stronie wtórnej do napięcia po stronie pierwotnej, około 75 V. I podobnie jest dla prądu. Jeżeli prąd po stronie wtórnej wynosił 80 mA, to mnożąc to razy przekładnie 0,2, wyjdzie nam tutaj 16 mA. Jaki opór widzi lampa w obwodzie anodowym? To jest napięcie po stronie pierwotnej przez prąd po stronie pierwotnej. W związku z tym opór roboczy, jaki widzi lampa, to jest 4687,5 Ohma, bo 75 V przez 16 mA właśnie wynosi w okolicach 4,6 kΩ. Z tych rozważań jasno wynika, jaka jest przyczyna stosowania transformatora wyjściowego. Ponadto widzimy, że przez stosowanie takiego transformatora, który obniża opór,
który widzi lampa, jest 1 przez tau kwadrat większy od oporu odbiornika. Spotkałem się wielokrotnie z pytaniami hobbystów, amatorów różnych konstrukcji, czy to konstruowanych samodzielnie, czy też wykonawców jakichś kitów, na przykład wzmacniacza lampowego, reduktora szumu, jak dobrać transformator wyjściowy. Odpowiedź znajdziemy w powyższej teorii. O ile nie będziemy się teraz tutaj w tym filmie zajmować indukcją rozproszenia, pojemnością własną transformatora, ani nie będziemy rozważać wpływu materiału rdzeni przekładnika, bo rzadko kto taki transformator nawija samodzielnie, korzysta raczej z dostępnych w handlu, to warto powtórzyć jedno z najważniejszych cech doboru transformatora głośnikowego. Przekładnia transformatora z tego wzoru przekładnia tej strony transformatora na tą stronę transformatora. Tutaj mamy opór roboczy lampy, impedancja w obwodzie pierwotnym, impedancja w obwodzie wtórnym i opór odbiornika. Ta wielkość RA z tego wzoru to jest najkorzystniejszy opór w obwodzie anodowym. A R odbiornika to opór zespołu głośnikowego. Drugą niezwykle istotną sprawą to dobór przekroju rdzenia do mocy wzmacniacza i powinien być on określony wzorem. Przekrój rdzenia to 3 do 5 pierwiastka z mocy wyjściowej. Przekrój rdzenia to jest ta wielkość. Tutaj mamy rdzeń i przekrój rdzenia to jest przekrój tej kolumny środkowej. Ten wymiar razy ten wymiar. Przekrój podaje się w centymetrach kwadratowych, natomiast moc wzmacniacza wiadomo w watach. Ta moc to jest moc oddawana przez lampę do uzwojenia pierwotnego. Jeśli dysponujemy taką lampą, to jest lampa EL34 i chcemy zbudować wzmacniacz 11-watowy, to musimy zastosować transformator o przekroju rdzenia od 9,5 do 16,5 cm2. Przekładni wynoszącej dla 4 ohmów 22, a dla 8 ohmów 15,5. Gdyż najkorzystniejszy opór roboczy dla okładu SE dla tej lampy to 2 kg. Moc wyjściowa będzie pomniejszona o sprawność transformatora oczywiście. Jeżeli kogoś interesuje, jak dobrać transformator do zakładanego przenoszenia pasma, może skorzystać ze wzoru. Indukcyjność w przybliżeniu jest równa 0,2 razy pierwiastek drugiego stopnia z oporu obciążenia przez dolną częstotliwość graniczną. Jaka powinna być indukcyjność transformatora po stronie pierwotnej? W idealnych warunkach transformator bez obciążenia po stronie wtórnej nie powinien pobierać prądu ze źródła. To oznacza, że jego pozorny opór po stronie pierwotnej powinien być nieskończenie duży. A to oznacza, że indukcyjność także. Podczas zwarcia, gdy tutaj mamy R obciążenia równe 0, czyli podczas zwarcia strony wtórnej, opór pozorny po stronie pierwotnej powinien być równy 0. To jest sytuacja idealna, transformator idealny, ale w warunkach rzeczywistych strona wtórna jest zwarta oporem cewki głośnika, czyli tu zawsze mamy jakiś głośnik, który jeżeli zastosujemy przekładnię transformatora, możemy uznać za opór obciążający lampę. Pod wpływem napięcia, jakie występuje w uzwojeniu wtórnym, czyli tutaj mamy U2, płynie przez cewkę głośnika pewien prąd. Prąd ten wywołuje odpowiedni prąd w uzwojeniu pierwotnym, czyli w obwodzie lampy. Prąd czerpany z lampy powinien być odpowiednio duży, żeby moc pobierana przez przekładnik była równa mocy, oczywiście z uwzględnieniem strat.
była równa mocy wydzielonej po stronie wtórnej i oddanej do głośnika. W warunkach idealnych moc wydzielona po stronie pierwotnej musi być równa mocy odebranej po stronie wtórnej, czyli U1 razy I1 jest równe U2 razy I2. W warunkach rzeczywistych musimy uwzględnić straty transformatora. No jest ona określona sprawnością ETA. Nie wolno też zapominać, że przez rdzeń transformatora przez cały czas płynie strumień magnetyczny wywołany prądem spoczynkowym lampy w klasie A. Stąd należy używać transformatorów ze szczeliną. Tutaj jest przekładka, albo jeżeli mamy tutaj rdzeń EI, to przekładka tego rdzenia jest wykonana z papieru olejowego i takie właśnie transformatory używa się przy pracy. Wzmacniacze klasy A w układzie z pojedynczą lampą. Poniekąd stąd też wynika odpowiedź na pytanie, dlaczego rzadko stosuje się transformatory toroidalne do wzmacniaczy z pojedynczym stopniem w klasie A. Wykonanie szczeliny rdzeniu jest dosyć trudne, trzeba ten rdzeń naciąć. O tym, dlaczego jest to możliwe we wzmacniaczach przeciwsobnych, czyli używanie transformatorów toroidalnych, opowiem przy budowie takiego układu. Wtedy pokażę Wam na przykładzie tego wzmacniacza. To jest schemat wzmacniacza do gramofonów WG600, że teoria, że ilość materiałów na produkcję w czasach PRL-u była ograniczona przez, nie wiem, Wielkiego Brata, czy po prostu nie było brak dostępnych materiałów. Czy to takie twierdzenie jest do końca prawdziwe? Czytałem też wiele komentarzy z twierdzeniem, że nie brak wiedzy i umiejętności inżynierów był odzwierciedleniem takich dosyć słabych konstrukcji. Przykład tego wzmacniacza pozwoli się zastanowić nad zasadnością takiego twierdzenia, ale to będzie innym razem. Co się stanie, jeżeli wzmacniacz w klasie A będzie pracował z niewłaściwym obciążeniem? W dużym skrócie i nie wnikając w szczegóły, można powiedzieć, że to zależy od tego, czy na wyjściu mamy zwarcie, czyli nie ma głośnika, mamy zworkę z drutu, czy też nie ma głośnika i jest otwarte uzwojenie wtórne, czyli będzie pracował transformator na biegu jałowym. Jeżeli macie transformator obliczony na obciążenie z zestawem głośnikowym 8-ohmowym i podłączycie do niego zestaw 4-ohmowy albo zrobicie zwarcie na wyjściu, lampa odda mniejszą moc do odbiornika. Dlaczego? Bardzo mocno upraszczając, zasilacz podczas pracy lampy w klasie A oddaje tę samą niezmienną moc do lampy, bo podczas przetwarzania przebiegów zmiennych prąd lampy pływa, zachowując stałą moc admisyjną. Z tego powodu, że w lampie wydzielana jest użyteczna moc do głośnika, to opierając się na zasadzie zachowania energii, trzeba stwierdzić, że w lampie oddawana jest suma mocy do odbiornika oraz traconej na ciepło. Na ciepło tracona jest różnica mocy dostarczanej do lampy, a oddanej do głośnika. Moc dostarczana z zasilacza jest stała. Więc im więcej lampa mocy odda do obciążenia, tym mniej zamieni tej mocy na ciepło. Mówiąc prościej, lampa mniej się grzeje, im głośniej gra. Najgorsze warunki dla wzmacniacza w klasie A to pozostawienie go bez sygnału wejściowego. Tutaj bez sygnału sterującego, bo wtedy cała moc z zasilacza jest równa mocy admisyjnej wydzielanej na anodzie i zamienianej w ciepło. Nie ma zatem obaw, że przeciążona lampa, czyli zamiast 8 ohmów pracuje z 4, że taka przeciążona lampa się przegrzeje. Po prostu odda mniej mocy do obciążenia. A wniosek jest taki, że lampa pracująca w klasie A jest niewrażliwa na zwarcie.
to oczywiście lepiej jest, gdy pracuje z optymalnymi warunkami. Inną sprawą jest, gdy przerwiemy tutaj uzwojenie albo odepniemy przewody do głośnika. Wtedy będziemy mieli bieg jałowy. Pierwotne uzwojenie transformatora przedstawia w takich warunkach, to pierwotne uzwojenie przedstawia w takich warunkach dla prądów zmiennych oporność indukcyjną bardzo dużą w stosunku do oporu pracy. Prosta robocza w tej sytuacji posiada bardzo duże nachylenie w stosunku do osi z napięciem zasilania, czyli ta oś zostanie przecięta gdzieś w punkcie przekraczającym warunki graniczne lampy. Może oznaczać, że szczyty napięcia anodowego na skutek indukcji siły elektromotorycznej w uzwojeniu pierwotnym transformatora mogą tę lampę uszkodzić. Albo też wysoka SEM może przebić izolację drutu nawiniętego na uzwojeniu pierwotnym. Dlatego lampy pracujące w klasie A nie mogą pracować z rozwartym uzwojeniem wtórnym, czyli bez obciążenia. Natomiast w klasie B mogą. Sytuacja ze wzmacniaczami w klasie B jest zupełnie odwrotna do sytuacji wzmacniaczy w klasie A. Reasumując, wzmacniacz w klasie A może pracować z zwarciem, wzmacniacz w klasie B nie może pracować ze zwarciem. Nie sposób tutaj nie powiedzieć słowa na temat pozostawiania wzmacniaczy w klasie A pod prądem, żeby się dobrze wygrzały, a tym samym zachowywały wspaniałe brzmienie. Postępowanie takie jest nieirracjonalne. Ono nie polepsza brzmienia wzmacniacza. Układ w klasie A osiąga bardzo szybko parametry pracy na skutek stałego prądu spoczynkowego lampy i lepiej dla niego jest, żeby cała moc, którą produkuje zasilacz, oddawał w postaci mocy użytecznej do głośnika, a nie zamieniał ją na ciepło. Im większa moc oddawana do odbiornika, tym mniej lampy, tranzystory, układy scalone się grzeją. To zwiększa ich niezawodność. Długotrwałe pozostawienie wzmacniacza w klasie A bez sygnału muzycznego przyspiesza jego zużycie. To nie ta lampa. O, to była lampa pracująca w klasie A. Jak widać po szkle, no jest już trochę zużyta. To jest lampa od audiofila, który pozostawiał godzinami pod prądem, prawie całą dobę pod prądem, wzmacniacz w klasie A. Lampa bardzo szybko się zużyła, straciła emisję. Gdy ktoś jest zainteresowany szczegółowymi wyjaśnieniami tego zjawiska, odsyłam do Radia Amatora z 1954 roku, numer 1. Przedruk tego artykułu jest dostępny na stronie fonar.com.pl. Zanim zajmiemy się projektowaniem wzmacniacza, musimy omówić kilka podstawowych pojęć dotyczących lampy w stopniu końcowym. Mało, że omówić, to zrozumieć. O kilku zjawiskach już mówiłem, ale po kolei. Mówiąc o mocy lampy, odróżniamy dwie moce. To jest moc admisyjna i moc użyteczna. Co to jest moc admisyjna? Podczas spoczynku lampy, czyli kiedy na siatce sterującej nie występują zmienne przebiegi, płynie przez lampę prąd stały. Ta składowa stała prądu anodowego zależna jest od przedpięcia siatki już. Przedpięcie siatki to podanie w tym punkcie ujemnego napięcia stałego, polaryzujące siatkę, i od napięcia anodowego. Zasilacz o określonej mocy dostarcza do lampy prąd, który ten lampa zużywa na prąd anodowy i na prąd siatki ekranującej.
zasilacz o określonej mocy dostarcza do lamp prąd i powinien zachowywać się bardzo stabilnie. Czyli jeżeli anodowy prąd pobierany z zasilacza nieznacznie się zwiększy, to powinien on dostarczyć przy stałym napięciu zasilania oczywiście większego prądu. Nie jest tak, ponieważ wzrost prądu czerpanego z zasilacza powoduje spadek napięcia na zaciskach tego zasilacza. A to dlatego, że mamy w zasilaczu rezystory, dławiki, transformatora zasilającego wydajność prądowa też jest ograniczona. W związku z tym moc oddawana przez zasilacz anodowy pozostaje równa mocy admisyjnej lampy. Jeżeli więc oznaczymy prąd anodowy jako stały, płynący przez lampę jako IA0, a napięcie stałe anodowe jako UA0, to iloczyn napięcia anodowego oraz prądu anodowego jest mocą, jaką lampa pobiera ze źródła. Oczywiście źródła anodowego, prądu anodowego. Moc ta całkowicie zamienia się w lampie na ciepło. To oznacza nagrzewanie się anody lampy. Moc tracona w tej lampie nie może więc przekroczyć pewnej określonej wartości dla danego typu lampy, a wartość tę możemy odczytać z katalogu. I tak dla lampy EL34 moc admisyjna wynosi 12 W. A dla przykładu dla lampy 6L6 moc admisyjna to 18,5 W. W których katalogach oznacza się jaką moc strat w anodzie. Moc admisyjna to nie jest moc, jaką lampa może oddać do głośnika, ale moc użyteczna jest w pewnym stopniu uzależniona od mocy admisyjnej. Znając moc admisyjną, możemy dla stosowanego przez nas napięcia zasilania określić maksymalny prąd anodowy stały, jaki w czasie spoczynku może płynąć przez lampę bez szkody dla niej. Oczywiście korzystamy z prawa Ohma. Prąd anodowy jest zależny od ujemnego potencjału siatki, czyli tego przedpięcia siatkowego. Jego prawidłowe ustawienie przez dobór ujemnego napięcia na siatce sterującej jest pierwszym warunkiem dobrego wykorzystania lampy elektronowej. Trzeba też mieć się na baczności, żeby nie przekroczyć maksymalnego prądu anodowego lampy obliczonego wzorem z prawa Ohma. Można zniszczyć lampę. Jakie są skutki przegrzania anody? Najczęstszym skutkiem czy efektem jest pogorszenie próżni, bo anoda wyrzuca z siebie resztki okludowanych, czyli pochłoniętych podczas produkcji gazów. I tutaj mamy przykład takiej lampy. Bez emisji, z brakiem próżni. Kolejnym z warunków optymalnego wykorzystania lampy w stopniu mocy jest użycie odpowiedniego napięcia zasilania. Czyli dla przypisanego danej lampie napięcia na anodzie, które tam znajdziemy w katalogu, na przykład ta rosyjska 6P14P ma napięcie anodowe 250 V, prąd anodowy 48 mA, moc admisyjną 12 W i napięcie sterujące na siatce minus 6 V. Możemy się przekonać, że zalecany prąd anodowy 48 mA przy zastosowaniu napięcia 250 V jest dopuszczalnym prądem wynikającym z mocy admisyjnej. 250 V razy 48 mA daje nam 12 W. I to jest moc admisyjna lampy EL84 albo 6P14P. A dla lampy EL84 moc admisyjna jest wyznaczona tą hiperbolą, oznaczającą wartość 12 W.
krzywa mocy admisyjnej przecina ujemne napięcia siatek sterujących i będziemy to wykorzystywać później przy projektowaniu stopnia mocy. Czy moc użyteczna lampy jest mocą oddaną do głośnika?